drogeliny powiązanej w kół, żebym lekko jak motyl i ciężko jak słon, żebym pewnie jak tancerz i chwiejnie jak ślepiec. I teraz, gdy stoję na drugim brzegu, nie wierzę, że przeszedłem. Trudno uwierzyć, że to już drugi brzeg. Szliśmy przez ten most w różnym tempie, na różne sposoby. Bywały chwile radosne, wiążące się z przyjemnymi zdarzeniami. Satysfakcjonujące oceny ze sprawdzianów, miło spędzony czas w gronie przyjaciół, ale także te smutne, szkolne niepowodzenia, czyli oceny niedostateczne. Kiedy liczyliśmy na wyższy stopień, nieporozumienia na forum klasy pierwszej, w tych radosnych i smutnych momentach byli z nami nauczyciele i nasi rodzice. Yeah.
ile jeszcze przed nami dróg do zdobycia, ile książek do przeczytania, ilu ludzi do poznania, ile wyzwań, którymi musimy sprostać. Ale przecież jesteśmy tu i teraz i musimy się pożegnać. Więc zanim to spotkanie potraktujemy jako wspomnienie, po raz ostatni stańmy się uczestnikami szkolnej społeczności. Przeżyjmy to jeszcze raz. Lekcja języka polskiego. Dajcie, kochani, sprawdziłam wasze wypracowanie. I co wy wypisujecie? Łukasz na przykład. Mickiewicz spotyka wielu ludzi, od których zawsze coś wnosi. A Klaudia? Klaudia już przeszła samą siebie. Ula Zalewska z Popyta ruszyła za Zejmę. No i Maciek. Kochanowski tak tworzył, że mu się trzy córki urodziły. Ręce opadają. Boże, widzisz i nie czujesz. Kochana Polonisko, ja dla ciebie zrobię wszystko. Chodzi o męczenia i o skonać. Będę po nas od góry do Ordona. Liczem stać Tarkowski z Beduinami. Będę walczył ze swoimi wadami. Przydatki o mojej szczęście do pełnienia nie wzbudzą we mnie zdziwienia. Dzięki tobie stanę się moim księciem, który dobrze widzi tylko serce. Wiesz, no tak, to są jakieś dziwne. Jesteś pewien, że tak jest naprawdę? Jasne.
Proszę pana, mogę opowiedzieć dowcip matematyczny w celu rozluźnienia atmosfery. Będę szybciej, bo jesteśmy później niż materiały. Płynące chcowa noc, para matematyków, świece, nad nimi gwiazdy. On do niej na wielkim szedłem. Kaska, myślisz o tym samym co ja? Tak, ile ci wyszło? Matematyko, ty potęgą magiczna, jesteś wymierna i logiczna. Twe liczby parzyste czy skończone skaczą mi w oczy jak szalone. A najbardziej kocham twoją liczbę pi, która po nocach mi się śni. Geometrio, wyobraźnia przestrzenna, jesteś dla mnie opoką zbawienną. Już dłużej nie będę krył, że drżę na widok twych figur i brył. Za to, że uczyliście nas dostrzegać innego człowieka, jego potrzeby i jego świat.
nasze myśli będą wracały do tych chwil, które były wspólne w tej szkole. Dziękujemy! Do mnie to później, dobrze?
Moja rodzina w serce, to moja
ile książek do przeczytania, ilu ludzi do poznania, ile wyzwań, którymi musimy sprostać. Ale przecież jesteśmy tu i teraz i musimy się pożegnać. Więc zanim to spotkanie potraktujemy jako wspomnienie, po raz ostatni stańmy się uczestnikami szkolnej społeczności. Przeżyjmy to jeszcze raz. Lekcja języka polskiego. Dajcie, kochani, sprawdziłam wasze wypracowanie. I co wy wypisujecie? Łukasz na przykład. Mickiewicz spotyka wielu ludzi, od których zawsze coś wnosi. A Klaudia? Klaudia już przeszła samą siebie. Ula Zalewska z kopyta ruszyła za Zejmę. No i Maciek. Kochanowski tak tworzył, że mu się trzy córki urodziły. Ręce opadają. Boże, widzisz i nie widzisz. Kochana Polonisko, ja dla ciebie zrobię wszystko. Wchodzi w męczenie i osłonać. Będę pomacał góry do Ordona. Liczem stać Targowski z Berlinami. Będę walczył ze swoimi wadami. Przydatki o mojej szczęści do pełnienia nie wzbudzą we mnie zdziwienia. Dzięki tobie stanę się moim księciem, który dobrze widzi tylko serce. Wiesz, no tak to są jakieś dziwne. Jesteś pewien, że tak jest, prawda? Jasne. Słuchaj dalej.
sięgająca od góry aż do dołu. Na górnym końcu siedzi głowa, a na drugim... Nie mogę tego słuchać. Tak, a według ciebie małpa to człowiek, któremu się nie powiodło.
obracać, tak? Jak nasze myśli będą wracały do tych chwil, które były wspólne w tej szkole. Dziękujemy! Nie, to później, dobrze?
gości tu powitać, bo trzeba pięknie, bez wykrętów, pożegnać naszych absolwentów. Zazwyczaj w szkole gwari gadanie, dzisiaj cisza i pożegnanie. To szósta klasa żegna się z nami, a my się do nich uśmiechamy. Lecz cóż poradzić, wszystko się zmienia, hej, szósta klasa, sam wspomnienie. Kart w kalendarzu było niemało, codziennie jedną zdejmował czas. I cóż powiecie, od przeleciało, 6 lat minęło, jak zlicza trzasło. Czeka was życie. Czeka was życie, pokój zmiany, słuchajcie, kilku scenek, które tak się mogą, każdy będzie przed naszą drogą. Poucza uczniów scenka pierwsza. Uroda nie jest najważniejsza, gdyż wiedzą nawet małe dzieci, nie wszystko złoto, co się świeci. Następna scenka wzory wieszcza, nauką ważną nam obwieszcza i radzi grożąc karą srogą i zawsze dobrą drogą. Teraz nadzieję wyrażamy, że wszystkich tutaj przekonamy, by w słońce czy czas ponury żwawo się brali do lektury. Na dalszą drogę życia weź trzecia rodzicielskie słowa. Proszę, przepraszam, dziękuję i w sercu je zachowaj. I jeszcze kilka rad wam udzielimy, z których i my sami też skorzystamy. Nie bądź osłem do kwadratu, do sześcianu mędrcem bądź. Wiedza to jest silny atut, staraj się go w rękę wziąć. Nie twierdź więc ni 5, ni 10, że cię prześladuje B. Nie mów nigdy, ja tam nie wiem, kiedy zliczysz choć do 3. Tam, gdzie trzeba ruszać głową i wysoko głowę mieć, ocena różowa, zwykłą murek szach treść. I ty możesz być Einsteinem, jeśli tego bardzo chcesz, i zdolności nadzwyczajne mogą w tobie trzymać też. Tak więc zawsze mierz wysoko, tam, gdzie szklany góry grzbiet, nie rób nic pi razy oko, bo do 0 spaniesz wnet. Nie wierzę w żadne dni feralne, życie to otwarta gra i ty możesz być Einsteinem, gdy energię w sobie masz. Przeczytam wam protokół nadzwyczajnego posiedzenia ogółu uczniów klasy 5. Dniu wiosennym i słonecznym, dzień był wyjątkowy, humory wszystkim dopisywały, patrzyliśmy na świat przez różowe okulary, a w głowach kwitły nam fiolki. Tematem posiedzenia był ogół uczniów klasy 6. naszej szkoły. Dyskusja była bardzo burzliwa, z trudem udawało się nam wiedzieć sens tego, co mówiliśmy. Jednak było jasne, na naszych kolegach pozostawiliśmy suwerenny. Żeby jednak nie wszystko było na nas, nasza wychowawczyni też wrzuciła swoje 3 grosze. Wyniki zebrania były owocne, ponieważ podjęliśmy uchwałę następującej treści. Wszystkim uczniom klasy 6 przyznajemy tytuły nagrody i odznaczenia za zasługi, na które nikt do dnia dzisiejszego nie zwrócił większej uwagi. Oto co komu i za co. Nagrodę Nobla w dziedzinie szyfrowania prac pisemnych za wyjątkową kaligrafię otrzymuje Dajan Jankowski i Mateusz Mszanik. Złoty Globus za systematyczne wietrzenie swoich szarych komórek w czasie długiej drogi do domu otrzymuje Weronika Wójcik i Ania Słowik. Grzegorz Struszczyk otrzymują złotą płytę za wytrwałe słuchanie muzyki i wokół. Order Kawalera Uśmiechu otrzymuje Aleksander Matusiek za słoneczny uśmiech nawet w pochmurne dni. Medal za odwagę i męstwo otrzymuje Maciej Kwiatowski oraz Łukasz Gabryś za dosłowne zrozumienie grafy. Order Zabijanie w obłokach na lekcjach otrzymuje Klaudia Kwiatowska. Order Złotych Butów otrzymuje Wiktor Ryt i Kuba Krężel za wytrwałe testowanie rozwiązane sznurówek. Thank you.
Order za wyjątkowo urozmaiconą technikę mówienia otrzymuje Julia Jacek. Medal za najbardziej wytrwałe pielgrzymki do biurka otrzymuje Natalia Bąk i Agnieszka Kołek. Nagrodę za modeling w szkole otrzymuje Klaudia Jankowska. Gratulujemy Wam ukończenia szkoły. Jesteście wolni i szczęśliwi od nauki. Dziś kończy się pewien etap Waszego życia. Czeka Was nowa szkoła, nowi koledzy i nauczyciele. Życzymy Wam, aby nauka w gimnazjum coraz bardziej poszerzała Wasze horyzonty myślowe, a zdobyta tam wiedza pomogła lepiej zrozumieć otaczający Was świat. Życzymy Wam, aby tam zawarte przyjaźnie okazały się szczere i trwałe. Nowi nauczyciele nie będą wymagający, sprawiedliwi i wyrozumiali. Nie mówimy Wam żegnajcie, lecz do zobaczenia za rok. Mamy nadzieję, że pokrujecie nam ścieżkę. Pamiątkę naszych wspólnych dni w szkole